O, włączyło się nagrywanie, więc jeśli ktoś się nie mógł, nie mógł połączyć, to sobie będzie mógł odsłuchać. Witam wszystkich serdecznie. Ja się nazywam Katarzyna Chruścińska. Jestem konsultantem firmy Arbon na drugim poziomie menadżerskim. Współpracuję z Arbon już od ponad czterech lat. I połączyłam się tutaj, żeby wam troszeczkę opowiedzieć o innych produktach niż program, ponieważ Arbon jest firmą holistyczną i oprócz zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia od wewnątrz, proponuje też. Zdrowe zdrowie, zdrowie od, od, od zewnątrz, czyli zdrowe produkty do pielęgnacji i do makijażu. I mi się właśnie to tak naprawdę bardzo spodobało w tej firmie, że Arbon ma takie holistyczne podejście do zdrowego stylu życia i dba na, o, o nas i od wewnątrz, i od zewnątrz. Ponieważ, no wiadomo, że zdrowe odżywianie jest bardzo ważne, ma wpływ na naszą skórę, włosy, paznokcie, na, nas, na nasze samopoczucie, ale produkty kosmetyczne, pielęgnacyjne też są bardzo ważne, ponieważ wszystko, skóra jest naszym największym organem i wszystko, co sobie położymy na skórę, jest tak chłonna, że w ciągu minuty mamy to w naszym krwiobiegu. Dlatego produkty Arbon, kosmetyki do, i do pielęgnacji, do makijażu są zdrowe, bezpieczne, wegańskie, mają czysty, zdrowy, bezpieczny skład, są przebadane laboratoryjnie, nie są testowane na zwierzętach, co jest też dla mnie i dla wielu osób też bardzo ważne. Bo Arbon właśnie dba dba, jest dobre nie tylko właśnie dla ludzi, ale też dla zwierząt i dla, dla świata, dla ziemi, ponieważ też to jest firma bardzo ekologiczna, dbamy bardzo o środowisko, o większość opakowań. Już, tak jak serie do pielęgnacji, mają już szklane opakowanie, są pozamieniane z plastikowych opakowań na szklane opakowania. A to, co jest plastikowe, pochodzi z przetworzonego plastiku i Arbon zmniejsza ilość zużytego plastiku. Mamy też taki opracowany program Arbon, Re Arbon Cycle. Podajże tak się nazywa. To jest program, który możemy zbierać puste opakowania po produktach, odsyłać za darmo do Arbon i Arbon zajmuje się ich utylizacją. Dla mnie osobiście, właśnie bardzo ważne, opowiem Wam dzisiaj o czym, o kilku swoich takich. Produktach ulubionych do pielęgnacji i do makijażu. Dla mnie, właśnie, bardzo ważne są te produkty do makijażu, bo ja też jestem dodatkowo makijażystką od 8 lat. I jakby pierwsze moje zainteresowanie tymi produktami to były właśnie produkty do makijażu. Ale, żeby makijaż ładnie wyglądał, no to jest podstawą, jest dobra pielęgnacja, więc również bardzo ważne są właśnie produkty do pielęgnacji. Ja właśnie chciałam wam dzisiaj opowiedzieć o takiej serii do pielęgnacji. Derm Result to jest taka seria rozświetlająco-wygładzająca na bazie stabilizowanej witaminy C niacyny, witaminy E. To jest taka seria, która bardzo fajnie nawilża, która bardzo fajnie wyrównuje kolory skóry, ponieważ właśnie zawiera tą witaminę C. Bardzo dobra jest na przebarwienia, na rozszerzone naczynka i bardzo fajnie nawilża zestaw składa się cała jakby seria do pielęgnacji składa się z, to jest taka pięcioetapo, pięcioetapowy pięcioetapowa pielęgnacja składa się właśnie z pięciu produktów pierwszy z nich to jest żel do mycia buzi to jest, ja uwielbiam ten żel, bo on jest taki tworzy taką kremową piankę i jak myjemy sobie buzię to od razu czuć jakby ta buzia była, jakby ten produkt był z jakimś balsamem, kremem, ona jest od razu nawilżona, nie wysusza właśnie buzi i bardzo fajnie, skutecznie usuwa nawet makijaż, nawet taki tłuszcz do rzęs, który nie jest wodoodporny. Spokojnie można tym żelem do mycia buzi sobie usunąć pozostałości makijażu. Bardzo fajnie właśnie oczyszcza i pielęgnuje od razu. Drugim etapem pielęgnacji z tej serii to jest tonik. Też właśnie z witaminą C rozświetlający, wygładzający. Tonik używamy po jest takim dla mnie to jest w ogóle must have tonik, ponieważ po kontakcie skóra po kontakcie z wodą powinniśmy musimy użyć toniku, żeby szybko przywrócić pH skóry, żeby skóra lepiej jakby wchłaniała, przyjmowała produkty z, z kosmetyków, tak? Z serum, z kremu z, i z kremu. Kolejny produkt z, z tego zestawu to jest krem pod oczy. Krem pod oczy ma specjalną formułę, która... Pielęgnuje i nawilża naszą delikatną skórę pod oczami. Właśnie ta skóra pod oczami wymaga specjalnych kosmetyków, ponieważ jest bardzo delikatna i ten krem, właśnie, jest najlepszym produktem pod oczy. Bardzo fajnie, właśnie, rozświetla, nawilża, likwiduje takie drobniejsze zmarszczki. Kolejnym Produktem z tej serii do pielęgnacji. To jest no chyba mój ulubiony produkt to jest takie to jest serum. Serum jest takim produktem, który używamy pod krem. Ma silniejsze działanie od kremu, ma bardziej skoncentrowane składniki. I to serum składa się tutaj jest aż 15% witaminy C. 2% bakuciolu, czyli takiego roślinnego zamiennika retinolu, i 1% kwasu felurowego. I to serum jest w formie takiego olejku taki, z taką pipetką. I dosłownie ja używam tego serum 3-4 kropelki na oczyszczoną buzię, na czoło po jednej kropelce. I rozsmarowuje. I ona, ono momentalnie nawilża, i bardzo szybko się wchłania i nawilża. I nie pozostawia skóry tłustej, bo mi się wydawało, że, że to jest taki olejek, który będzie tłusty. Ja nie lubię takich produktów, które jakby zostawia, są tłuste i zostawiają taką lepką warstwę. To się momentalnie wchłania i bardzo fajnie nawilża. Ja sobie też często. Na bazie tego serum robię też takie masaże twarzy takim kamieniem, głasza? Chyba nie pamiętam jak ten kamień się nazywa, ale jest taki kamień do masażu twarzy. Ja sobie właśnie do tego masażu używam tego serum i bardzo fajnie się ten masaż wykonuje. I ostatnim elementem pielęgnacji, tak, ostatni już. To jest krem, który właśnie, jakby, zamyka y, całą tą naszą pielęgnację. Jest ostatnim elementem. Y, używamy go właśnie na serum. Jest to krem uniwersalny na dzień i na noc y, i do każdego rodzaju skóry. Y, więc to, jeśli chodzi o y, moje ulubione produkty do pielęgnacji. Y, a teraz wam powiem jeszcze o moich ulubionych produktach do makijażu. Do takiego codziennego makijażu. Ja się mocno na co dzień nie maluję. Lubię naturalny makijaż. Lubię naturalnie wyglądać. I właśnie te produkty to umożliwiają. Pierwszym z nich to, to jest krem CC krem CC, który. No, jest, postanowiłam o nim dzisiaj powiedzieć, bo zbliża się sezon letni, a to jest idealny produkt na lato, ponieważ ma filtr 30. Jest to w ogóle krem, który jest nazwany produktem produktem chyba kosmetykiem 13 korzyści. Ja z 13 tych korzyści wam nie wymienię, bo nie pamiętam. Ale y, główne to jest właśnie to, że on ma pełni funkcję zarówno kremu, jak i podkładu, bo jest jakby takim y, połączeniem kremu i podkładu. Y, ma y, takie trochę lżejsze krycie od podkładu, natomiast jak na kręce C, moim zdaniem, ma bardzo fajne krycie. Ale to krycie jest takie, wiecie, bardzo naturalne. Bardzo fajnie się dopasowuje do kolory to skóry. Mamy tylko dwa odcienie, light i medium i zawsze dla każdego się jakby dopasuje ten albo ktoś ma ciemniejszą karnację, no to medium, a jak ktoś ma jaśniejszą to light i one się fajnie dopasują. Kolejnym jakby kolejną korzyścią, jaki daje ten produkt, to oprócz właśnie tego, że że ma ten filtr 30 na lato. To on ma jeszcze taki filtr, który nie przepuszcza zanieczyszczeń z powietrza. Chroni naszą skórę przed zanieczyszczeniami z powietrza. No i też służy jako właśnie może służyć jako korektor, jest taki delikatnie rozświetlający, i przede wszystkim jest bezpieczny, bo na cały dzień możemy sobie bezpiecznie, buzie tym po nałożyć na buzię i skóra. Oddycha, ponieważ nie zawiera oleju mineralnego, jak zresztą, jak wszystkie nasze kosmetyki. Olej mineralny to jest taki składnik, który to jest pochodna ropy naftowej jest bardzo dobrze oczyszczona ropa naftowa, która jest no, wypełniaczem niestety większości drogeryjnych kosmetyków. I dlaczego ona jest niekorzystna? Dlatego, że no już po pierwsze samo to, że jest z ropy naftowej, no to budzi nasze wątpliwości, czy to jest coś dobrego dla naszej, dla naszej skóry. Jeśli sobie położymy taki, no jak, co powoduje taki olej mineralny, to jeśli sobie użyjemy kosmetyk z takim olejem mineralnym, to on tworzy taką warstwę okluzyjną i przez to skóra nie może oddychać, i jest też uznany za drugi po słońcu najbardziej postarzający skórę czynnik. Także powinniśmy unikać produktów z olejem mineralnym. Tutaj w tych naszych właśnie kosmetykach nie ma tego oleju mineralnego, nie ma parabenów, nie ma SLS-ów, ten skład jest właśnie czysty, bezpieczny, nie ma sztucznych barwników, nie ma sztucznych substancji zapachowych nie ma talku, który właśnie często jest też w takich produktach do makijażu, w podkładach, w kremach CC. Talk też nam zapycha pory i też powinniśmy właśnie unikać tych produktów, które zawierają talk. Nie ma aluminium, nie ma takich substancji sztucznie konserwujących, które wydzielają formaldehyd. No czyli są to po prostu Produkty, które są bezpieczne dla naszej skóry. Także ja uwielbiam ten Krem C, dlatego dzisiaj postanowiłam o nim powiedzieć. Jest w ogóle też jest to produkt, który jest bardzo wydajny. Ja już tutaj mi się właśnie kończą te, te opakowania. Ale takie opakowanie wystarcza na nie wiem, minimum pół roku naprawdę codziennego używania, bo ja codziennie używam ten krem, więc jest to produkt naprawdę bardzo wydajny i warto w niego zainwestować. Kolejnym takim moim ulubieńcem to jest taki serum Serum do ust. To jest serum, które zawiera olejek żożoba i olejek z kokosa bodajże, tak kokosowy i żożoba. On nie ma, tutaj wygląda jak czerwony, bo to jest akurat smak truskawkowy, ale on nie ma, jakby jak się posmaluje usta, on nie ma koloru, wygląda jak błyszczyk, ale bardzo fajnie nawilży, nawilża usta i usta są, dba o te nasze usta, tak, jak, to, jak jeśli komu się przesuszają, to, to jest super produkt. Jak się pomaluje nim usta, to nie są takie, wiecie, lepiące, klejące, tylko właśnie takie bardzo fajnie nawilżone i bardzo ładnie wyglądają, bo się błyszczą. Kolejnym moim ulubieńcem makijażowym jest tusz do rzęs. Ja tutaj dzisiaj Wam mamy w ogóle dwa rodzaje tuszy. Ja tutaj sobie wziąłam jeden, ale opowiem Wam o dwóch. Wzięłam sobie ten, ten nowy. Tusz do rzęs jest, nasze tusze do rzęs to nie tylko jest tusz, ale to jest też odżywka do rzęs, która pielęgnuje i nawilża nasze rzęsy, bo są, zawiera też witaminy z grupy, z grupy E. I właśnie nie niszczy naszych rzęs, tylko je jeszcze dodatkowo pielęgnuje. Są to tusze pogrubiające, wydłużające, możemy sobie jakby nakładać kilka warstw tego tuszu co jest dla mnie bardzo ważne to no, jest też to jest tusz też dla oczu wrażliwych czyli nawet właśnie no, czasami zdarza się, że, że kobiety mają właśnie wrażliwe oczy i nie mogą wszystkich tuszy używać ten jest właśnie do idealny do wrażliwych oczu i ten nowy ma taką szczoteczkę. Nie wiem, czy to widać Widać tutaj. Taką szczoteczkę ma profilowaną i on jest świetny do takich do długi. On wydłuża mocniej i podkręca bardziej jakby podkręca rzęsy. Jak ktoś ma proste, no to on bardzo fajnie te rzęsy podkręca. A ten poprzedni jest, ma taką szczoteczkę no nie pokażę wam, dwojej jej nie widział, ale taką prostą, taką stożkową i tamten jest tamten jest taki bardziej, tam ta szczoteczka jest bardziej taka precyzyjna. Jak ktoś ma na przykład krótkie rzęs, rzęsy i, i trudno albo tak głęboko osadzone i trudno jakby się dostać do tych rzęs, to tamten jest właśnie taki bardziej precyzyjny i bardziej idealny. Ja sama właściwie nie wiem, słuchajcie, który bardziej lubię, bo i ten, i ten lubię, i ten lubię. Mam tą możliwość, że mogę sobie raz używać, raz ten, raz ten, bo mam i taki, i taki. I to chyba. Wszystko, o wszystkie produkty, o których chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. No, mam jeszcze dużo u, u, ulubionych produktów, ale musiałabym długo tutaj o tym opowiadać. Nie, mam, nie chcę tutaj dużo czasu zabierać i nie mam aż tak dużo tego czasu, więc może następnym razem jakieś inne moje ulubieńce wybiorę i Wam o tym opowiem. Jeśli ktoś z Was chciałby sobie użyć tych produktów, wypróbować, nie był jeszcze na takim spotkaniu pielęgnacyjnym, jakie organizujemy. No to, to zachęcam, żeby zapytać tutaj osobę, która Was zaprosiła, żeby dla Was takie spotkanie zorganizowała, bo to jest najlepsza okazja, żeby po prostu użyć te produkty na własnej skórze i przekonać się, jakie są fajne. A jeśli ciekawi jesteście też, bo Arbon oprócz dobrych produktów do pielęgnacji i programu 30 minut do zdrowego stylu życia, też ma fajne możliwości współpracy. Więc jeśli ktoś jest zaciekawiony też, jak pracujemy, jak zarabiamy i dlaczego my się tym zajmujemy dlaczego to robimy, to też zapraszam do kontaktu z osobą, która was tutaj zaprosiła. Ja słuchajcie, na początku jak podjęłam decyzję o współpracy z tą firmą, to było dla mnie takie takim, Jakby ja traktowałam to jako takie dodatkowe źródło dochodu. Tak? Chciałam sobie dorobić na jakieś wakacje, jakieś dodatkowe pieniążki. Natomiast po jakimś roku współpracy zauważyłam, że ta firma daje ogromne możliwości i zaczęłam troszeczkę poważniej traktować tą współpracę i się bardziej zaangażowałam, ponieważ zobaczyłam, że tutaj dla mnie Aron w ogóle jest takim zabezpieczeniem finansowym na przyszłość. Ponieważ jakiś czas temu gdzieś tam sobie przypadkiem, gdzieś sprawdziłam chyba wysokość mojej planowanej emerytury i mnie to przeraziło. I pomyślałam, właśnie, że będę po prostu to robiła i zaangażuję się w to, ponieważ to, 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 ta współpraca daje możliwości właśnie bezpieczeństwa finansowego. Na przyszłość. Także, jeśli ciekawi jesteście, jakie to są możliwości i jak to działa, to zapraszam o szczegóły, żeby się dowiedzieć, właśnie osobę, która tutaj, waszego konsultanta, która z was tutaj zaprosiła. No i to chyba wszystko, o czym chciałam wam dzisiaj tutaj opowiedzieć. Jeśli macie jakieś pytania, no to zapraszam, a jeśli nie, to Beata chyba wyłączy nagrywanie, bo ja, ja nie mam chyba takich możliwości.